Dobry wieczór Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie na drugim z kolei staromiejskim koncercie organowym w przepięknej Bazylice Farnej. Wykonawca dzisiejszego koncertu znany jest poznańskim miłośnikom muzyki organowej. Pan Adam Tański, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie organów profesor Magdaleny Czajki i profesora Jarosława Wróblewskiego, absolwent Hochschule für Musik w Moguncji w klasie organów profesora Gerarda Gnana oraz Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu w klasach organów profesora Michela Bouvard oraz profesora Oliviera Latry. Adam Tański występował w Poznaniu w 2015 roku jako uczestnik 5. Międzynarodowego Konkursu Organowego imienia Feliksa Nowowiejskiego. Na tym konkursie otrzymał nagrodę specjalną. W 2019 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina obronił dysertację doktorską o ciekawym tytule Charakterystyczne cechy muzycznego folkloru kurpiowskiego jako podstawa w kreowaniu improwizacji organowych. Jest pan Adam Tański również laureatem pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Kręgu Europejskich Organów Barokowych w Katowicach. Był to rok 2014. Był też półfinalistą Międzynarodowych Konkursów Organowych imienia Tariverdiewa w Kaliningradzie w 2013 roku, imienia Janaczka w Brnie w 2012, imienia Jana Sebastiana Bacha w Wiesbaden w 2009. W 2017 roku otrzymał stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego na pracę badawczą dotyczącą historycznych organów diecezji łomżyńskiej. W 2018 roku natomiast realizował niezmiernie interesujący projekt edukacyjny dla dzieci, skoncentrowany wokół zabytkowych organów stolicy w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W 2018 roku została wydana jego pierwsza monograficzna publikacja zawierająca 5 utworów na instrumenty klawiszowe. W 2019 nakładem wydawnictwa Requiem Records ukazał się debiutancki album z improwizacjami organowymi zatytułowany Polichromia. Dzisiejszy koncert upłynie pod znakiem niemieckiej muzyki organowej przyprawionej o przygodę z improwizacją. Zakorzeniona w niemieckiej tradycji muzyka Johannesa Brahmsa, którego preludium i fugą g-moll rozpocznie się dzisiejszy koncert, ma swoje źródło w twórczości Ludwiga van Beethovena i Jana Sebastiana Bacha, czyli kompozytorów, których usłyszymy dzisiejszego wieczoru. Współczesna odskocznia, nawiązująca do tradycji, improwizacja w stylu Beethovena, oparta będzie na temacie, którego chyba nie muszę Państwu zdradzać, co najwyżej mogę potwierdzić po wykonaniu utworu. Przygoda z improwizacją nie skończy się jednak dzisiaj na tym. Elementy swobody artystycznej znajdziemy bowiem zarówno w preludium g-moll Johannesa Brahmsa, jak w fantazji g-moll Jana Sebastiana Bacha. Logika zaproponowanego przez artystę programu przejawia się zarówno w ujęciu go w klamry jednej tonacji, g-moll, rozpoczynającej i kończącej występ, jak i w spójności korzeni muzycznych u twórców, których usłyszymy dzisiaj. Źródeł inspiracji dla twórczości Brahmsa należy bowiem szukać zarówno w symfonice i kameralistyce Beethovena, jak w bachowskim szacunku do polifonii. O Johannesie Brahmsie jego biograf Paul Holmes pisał: zamknięty w sobie romantyk, człowiek o dużej wrażliwości, skrywanej głęboko z powodu swej niekorzystnej pozycji społecznej i wrodzonej nieśmiałości. Intelektualista, żyjący w niezgodzie ze swą namiętną duszą. Bach Brahms nie miał ambicji rewolucjonizowania muzyki. Z założenia był tradycjonalistą, a jednak w następnym pokoleniu uznać go należy za prekursora nowoczesności. Preludium i fuga g-moll Johannesa Brahmsa, wykonawca Adam Tański.
Zanim usłyszymy następny cykl utworów, chciałabym przypomnieć sprawy porządkowe. Zapewne wiecie Państwo i dostosowaliście się już do zasłaniania ust i nosa oraz do zachowania dystansu. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy dzisiejszej pogodzie, ale myślę, że ci, którzy wybrali spacer w deszczu i godzinę koncertu w poznańskiej Bazylice Farnej, nie będą tego żałowali. Gospodarzem naszych koncertów jest oczywiście parafia Farna. Mamy natomiast również darczyńców. Nasz klub, Radio Poznań, Zajfert Fotografia oraz drukarnię Maciaszczyk. Wspólne finansowanie koncertów odbywa się przez miasto Poznań. Letni cykl staromiejskich koncertów organowych to nie jedyna atrakcja muzyczna w poznańskiej Farze. Przywita Państwa Ladegast po zmroku, również w wersji online na 4 koncertach, a pierwszy już w piątek, 24 lipca. Wszystkie szczegóły można przeczytać na Facebooku. Również koncerty staromiejskie, tak jak dzisiaj ten transmitowany i wszystkie następne, będzie można oglądać w sieci. A teraz druga seria utworów. Wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować. Tak napisał Ludwig van Beethoven w swoim testamencie heiligenstadtskim, kiedy był już tak umęczony chorobą, że nawet miał za sobą myśli samobójcze. Jednak trzymała go muzyka i wierność sztuce. Już na wstępie biografii Ludwika van Beethovena niejasna wydaje się jego data narodzin. Oscyluje ona bowiem między 15 a 17 grudnia 1770 roku, miejscowość Bonn. Wydaje się, że ze względu na datę chrztu jednak należy pozostać przy 16 grudnia. Jako dziecko uczył się Beethoven grać na fortepianie, organach i skrzypcach. Ojciec chciał uczynić z niego cudowne dziecko, podobnie jak z Mozarta. Na szczęście jednak nie miał tyle siły i przebojowości, a i też geniusz Beethovena objawiał się wolniej niż u Mozarta. Jednak pierwszy koncert zagrał Beethoven w wieku 7 lat, gdy miał 12, komponował utwory. I co ciekawe, nadawał im przedziwne tytuły, na przykład Piosenka dla niemowlęcia albo Elegia dla martwego pudla. Do dzisiaj nie wiadomo, o jakie zwierzątko Beethovenowi czy też jego rodzinie chodziło. W 1792 przeprowadził się kompozytor do Wiednia i tam został już aż do śmierci. Zmarł w 1827 roku wcześniej, bo w wieku 56 lat. Beethoven był ostatnim klasykiem wiedeńskim, choć okrzyknięto go też pionierem romantyzmu. Szczególne znaczenie dla rozwoju historii muzyki miały jego późniejsze kompozycje. Nie skupiał się jednak Beethoven tylko na muzyce. Interesował się filozofią, polityką, literaturą. W swojej wczesnej twórczości oddawał hołd bohaterom rewolucji francuskiej i dlatego na przykład swoją trzecią symfonię Eroika zadedykował Napoleonowi. Gdy ten jednak koronował się na cesarza, wściekły kompozytor usunął dedykację. Usłyszymy dziś właściwie dwa utwory utrzymane w stylu Beethovena, przy czym pierwszy będzie improwizacją Adama Tańskiego, którego to właśnie improwizacja jest szczególną specjalnością. Studiował ją przecież w Paryżu i znakomicie improwizuje. Będą to improwizowane wariacje w stylu Beethovena, na temat na pewno Państwu znany. Drugim utworem będzie oryginalna kompozycja Ludwiga van Beethovena, Adagio ze suity na organy mechaniczne. Thank you.
Zanim zabrzmi ostatni utwór dzisiejszego wieczoru, chciałabym już z góry w imieniu organizatorów podziękować Państwu za to, za co dziękujemy przy okazji każdego koncertu, za ofiarność. To, co Państwo będziecie łaskawi zostawić w koszyczku, przeznaczone jest na utrzymanie instrumentu, na pewne porządkowe potrzeby związane z naszymi koncertami. Już z góry serdecznie za to dziękujemy. A dzisiejszy wieczór zakończy dramatyczna kompozycja genialnego Jana Sebastiana Bacha. Będzie to Fantazja i Fuga G-moll. Według badaczy fantazja powstała pod wpływem bolesnego impulsu doznanego przez kompozytora po powrocie z długiej podróży koncertowej, w czasie której zmarła żona kompozytora. Ten przepiękny utwór ma w sobie, oprócz ładunku emocjonalnego, ogromny ładunek improwizacyjny i znakomicie wpisuje się w klucz dzisiejszego koncertu. Tym właśnie dziełem pan Adam Tański żegna się z nami dzisiaj, ale to tylko dzisiaj. Thank you.
Proszę Państwa, tak grają dzisiaj przedstawiciele właściwie najmłodszego pokolenia organistów polskich. Myślę, że po tak pięknym koncercie możemy się naprawdę tylko niezmiernie cieszyć, że ten trudny czas, który mamy za sobą, jednak chyba pobudził jeszcze do kreatywności, do aktywności. Dziękuję bardzo za obecność na dzisiejszym koncercie. A chciałam jeszcze zaprosić na koncert za 2 tygodnie dopiero. Będzie to koncert w wykonaniu pana profesora Marka Stefańskiego, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie. Jeżeli natomiast będziecie Państwo chcieli zatrzymać jeszcze trochę wspaniałe wykonawstwo pana Adama Tańskiego, można to uczynić na dole. Przy wyjściu z kościoła znajdują się płyty, właściwie jego pierwsze nagranie, można je tam nabyć. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia za 2 tygodnie i do usłyszenia.